Czasem przeglądam sobie tego YouTube'a, widzę różne komentarze, na przykład taki. Jak zrobić ten zwód w 2.17? Zobaczmy sobie w ogóle, co to jest za zwód ten z 2.17. Lewandowski? Dragback? Rupert? Jest pierwsza brameczka, oczywiście. Klasyczny step over, no oczywiście. Pytań o niego pojawiały się już bardzo dużo, czy to na streamach, czy też pod różnymi filmikami, więc czas Wam pokazać, o co tu w ogóle chodzi, dlaczego to jest proste i również bardzo efektywne. Zaczynamy. Przejdźmy do odrobiny teorii i pokażę wam, jak się stepover wykonuje w praktyce, a uwierzcie mi jest to bardzo prosta czynność. Mianowicie, jeśli jesteśmy ustawieni na wprost bramki, tak jak ja teraz klianem Mbappé, to stepover wykonujemy, robiąc ruch prawą gałką, albo zgodnie ze wskazówkami zagara, albo przeciwnie do wskazówek zagara z godziny 6 na godzinę 12. My jeśli zrobimy zgodnie, to będzie to wyglądać tak. 4, a jeśli przeciwnie, to tak. I proszę bardzo, można w ten sposób właśnie step over wykonywać. Natomiast pewnie zapytacie mnie, no dobra, Beyot, ale w tym klipie, który pokazałeś na początku, no to wykonałeś ten step over, ale potem jeszcze było zejście na lewą nogę albo na prawą nogę. No i dzięki temu znalazłeś sobie wolną przestrzeń do strzału. Także jak ty to zrobiłeś? A no właśnie, no bo oprócz oczywiście wykonywania step overa yy, prawą gałką jeszcze na samym końcu musimy lewą gałką albo właśnie wyjść w lewą stronę, albo w prawą stronę, tak, żebyśmy mogli właśnie wyjść na wolną pozycję do oddania strzału. Czyli jeśli na przykład teraz będę chciał wykonać przeciwnie do wskazówek zegara, to wychodzę sobie na lewą nogę w ostatniej fazie stopowera, po prostu lewą gałkę wychylając w lewy górny róg. Tak jak właśnie teraz, tak jak właśnie też teraz. O, proszę bardzo. Idealny przykład tego, jak wychodzimy na lewą nogę. Tak samo możemy oczywiście wyjść postępu weszedć na prawą nogę, czyli robimy ten ruch i wychodzimy na prawą nogę. Oddajemy strzał i przeciwnik broń, czyli klasyczna sytuacja SIF-21. Yy, oczywiście. Pamiętajmy, że stepover możemy wykonywać w dowolnej płaszczyźnie, pod dowolnym kątem i to, że ja na początku powiedziałem, że jestem ustawiony na przeciwko bramki rywala, no to było to ułatwienie, żeby po prostu zrozumieć, jak ten zwód wykonywać. Natomiast jest on niezwykle prosty, no i wymaga zawodnika, który będzie miał dwie gwiazdki sztuczek, także no ja na przykład też zdarza mi się, że robię stepovera obrońcą w momencie, gdy przechwycę futbolówkę i na przykład gdzieś jestem na środku boiska i staram się zyskać trochę przestrzeni, więc robię po prostu wyjście na lewą nogę e, i na przykład gdzieś tam wrzutka na wolną e, przestrzeń do wychodzącego skrzydłowego. Także dwie gwiazdki sztuczek i generalnie sami możecie stwierdzić, że prosta sprawa. No i pokażmy kilka przykładów w praktyce. Pierwsza akcja bliźniaczo podobna do tej z YouTube'a, którą widzieliście. Gorecka odwraca się, zagrywa do Ansu Fatiego, Fati, e, mija rywala właśnie z Topowerem, wychodzi na czystą pozycję. No i... Takich akcji w moim wykonaniu na streamach, czy też na skrótach relacjach z Twitch Champions widzicie bardzo dużo. I też według mnie ważne jest, żeby jednak zwrócić uwagę na to, że nasz rywal przełączył się na tego obrońcę, który jest blisko naszego napastnika, naszego skrzydłowego, ponieważ wtedy łatwiej, wyko łatwiej wykonać ten złot. Oczywiście on nie ma nigdy stuprocentowej skuteczności. Jest też szansa na to, że rywal tą przechwyci, ale większa szansa jest wtedy, gdy komputer steruje e, właśnie obrońcą, niż gdy Przeciwnik ręcznie, manualnie steruje tym defensorem. Jeśli właśnie ręcznie, manualnie, tak jak tutaj, kompletnie został wymanewrowany, Lewandowski wyszedł na, na pozycję e, strzelecką i, i, i spokojnie wykończył. Także kolejny raz właśnie bliźniacza sytuacja. No i tak jak wcześniej też wspominałem, e, wykonuje też stopuwery w środku pola, czasami do zyskania przestrzeni, więc polecam Wam serdecznie, żeby to przetestować, żeby e, używać w różnych e, rejonach boiska. Na pewno też parę razy stracicie z tego tytułu futbolówkę, no ale kto nie próbuje, kto nie ryzykuje. Ryzykuje, ten nie ma i myślę, że tak samo jest też w FIFA 21, że czasami po prostu trzeba zaryzykować. Dzięki wielkie za tę szkołę FIWA BJ. -a. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, co chcielibyście, żebym omówił w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia.